Cześć kochani, jak zwykle bardzo serdecznie witam Was. Janusz Dąbrowski na kanale Barwy Zdrowia na YouTube, rzecz jasna, kanale poświęconym wszelkim formom propagowaniu zdrowego stylu życia, czyli odżywianie, suplementacja, pola magnetyczne, te destrukcyjne i te terapeutyczne, picie czystej wody, radość, śmiech, żarty i wszystko to, co służy naszemu zdrowiu. Kochani, o czym dzisiaj? Dzisiaj będziemy mówić o, macie tytuł, zresztą miniaturka też wiele mówiła o tym, że mamy poważny problem i, znaczy my, jako społeczeństwo mamy bardzo poważny problem. Chodzi o nowotwory, oczywiste. W tej chwili sytuacja jest taka, mamy 2024 rok, nagrywam tę audycję pod koniec września 2024. Sytuację mamy taką, że pierwsza podstawowa przyczyna śmierci nas, Polaków, to są choroby układu krążenia, około 140, ponad 140 tysięcy zgonów rocznie. Na drugim miejscu są już nowotwory, 100 tysięcy zgonów, 200 tysięcy zachorowań rocznie. Prognozy są takie, że w gruncie rzeczy w roku 2035, mniej więcej 40, ma być około 300 tysięcy zachorowań na nowotwory rocznie, z tego 150 tysięcy po prostu zgonów. Pytanie, co z tym możemy zrobić? Oczywiście, że możemy zrobić. Bez sensu byłyby te moje audycje, tak prawdę mówiąc, a więc wyglądające na pozornie, na straszenie i tak dalej, i tak dalej. Nie, nie, to nie o to chodzi. To od nas bardzo dużo zależy. Albo coś z tym zrobimy, każdy we własnym zakresie, albo faktycznie będzie z tym po prostu problem. Faktem jest, że ja jestem jak najdalszy od zbawiania wszystkich hurtem. Niech każdy zajmie się sobą, więc każdy we własnym zakresie, we własnej rodzinie zajmie się sobą, zajmie się najbliższymi i to jest najlepsza droga. Nie ma co liczyć na skuteczną pomoc tak zwanego systemu, bo wielokrotnie czytam nawet wypowiedzi świetnych lekarzy, którzy mówią, no ale profilaktyka, profilaktyka. I wiecie, do czego ta profilaktyka zmierza? Do jak najwcześniejszego badania i wykrycia nowotworu, rzecz jasna. Wtedy my się wami zajmiemy, będziemy leczyć. I pozornie się wydaje, że fajnie jest. Ci lekarze bardzo fajnie wypowiadają się, mówią o naszym zdrowiu, o właśnie o tej profilaktyce i tak dalej. Tylko jakoś nikt nie mówi prawie, że o tym, żeby robić coś, co nie pozwoli nam na zachorowanie, a nie wczesne wykrycie, wczesne badanie i tak dalej. I wówczas jest większa szansa na wyleczenie. A znowu, a na czym polega to wyleczenie? W Polsce, jak w wielu innych krajach świata, jest tak, że jeżeli po leczeniu, nazwijmy to, chory przeżyje 5 lat, to już jest wyleczony. Jeżeli umrze dzień później z powodu tej samej choroby nowotworowej, to już nie umarł na nowotwór i tak dalej. A więc okres 5-letni. Ja to oczywiście spłycam. Niektórym może się to bardzo nie podobać, ale niewiele mnie to interesuje. O tych wszystkich historiach, słuchajcie, związanych z nowotworami. Piszę w swojej kluczowej książce, tak, będę się reklamował, bo to jest książka, gdzie bardzo mocno mówię o temacie nowotworów. Czy można uchronić się przed chorobą nowotworową? Można. Można się uchronić przed chorobą nowotworową, można wyjść z tej choroby, można nie dopuścić do choroby nowotworowej i tak dalej. Zajmijmy się jednak tematem, żeby przybliżyć ten temat, bardzo, bardzo, bardzo poważny. Posłużę się, słuchajcie, pewnym artykułem, zresztą bardzo ciekawym, z prasy, a więc z internetu. Dlaczego młodzi, szczupli i zdrowi chorują na raka jelita grubego? Wnioski onkologów zaskakują. Autorem jest pani Tatiana Naklicka. I zaraz tutaj sobie troszeczkę przeczytamy. Posłuchajcie, to jest artykuł świeżynka, tak prawdę mówiąc, bo to jest z 28 sierpnia 2024 roku, czyli jeszcze jak teraz powtarzam, świeżynka. Posłuchajcie, wzrost zachorowań młodych ludzi na raka jelita grubego to niepokojący trend zdrowotny, który zaskakuje lekarzy na całym świecie.
świecie tak zwanym cywilizowanym, zachodnim. Liczba zdiagnozowanych przypadków 20, 30, 40-latków zwiększyła się o 50% w ciągu ostatnich 30 lat. Specjaliści, próbując znaleźć przyczyny, mówią o kilku czynnikach. I teraz tak, takie sugestie, takie kilka punktów. Wzrost zachorowania młodych ludzi na raka jelita grubego to niepokojący trend zdrowotny. Możliwa przyczyna to zmiana mikrobiomu jelitowego młodych ludzi, osób. Wśród innych czynników, które mogą odpowiadać za to, że coraz więcej osób poniżej 50 choruje na raka jelita grubego, wymienia się też niski poziom witaminy D. I teraz zajmijmy się już treścią tego artykułu. A więc dieta i otyłość, a wzrost zachorowań na raka jelita grubego. Niektórzy lekarze uważają, że za wzrost zachorowania na raka jelita grubego wśród coraz młodszych osób odpowiadają dwa powiązane ze sobą czynniki, a mianowicie upodobanie do fast foodów, szybkie żarcie, przepraszam za to określenie, ale tak się przecież mówi, oraz wzrost otyłości, które bezpośrednio wpływają na działanie układu pokarmowego. Teraz, kochani, ja oczywiście jak zwykle będę tu robił swoje wtręty. Otyłość, słuchajcie, nam się zazwyczaj kojarzy z ludźmi, których widzimy na ulicy, którzy są po prostu faktycznie wizualnie otyli, czyli mają potężne brzuchy, są napompowani zwyczajnie, są puszyści i tak dalej, i tak dalej. Ale jest otyłość zewnętrzna, jest otyłość wewnętrzna. Otyłość zewnętrzna, oczywiście, to jest, wiąże się z otyłością tak zwaną również wewnętrzną, inaczej wisceralną. Słuchajcie, nie tak dawno, że jak pospieracie w moich audycjach, zwłaszcza w playliście dotyczącej odchudzania, jest tam mowa o otyłości wewnętrznej, o tłuszczu wewnętrznym, bardzo niebezpiecznym, która to otyłość wewnętrzna, wisceralna, trzewna, dotyczy również osób szczupłych, a więc pozornie zdrowych. A więc jeżeli mówimy o otyłości, to również o otyłości tej wewnętrznej. I teraz, te wyjaśnienia, czyli dotyczące przede wszystkim otyłości, że otyłość jest przyczyną, jedną z przyczyn nowotworów raka jelita grubego, te wyjaśnienia nie są jednak pełne, ponieważ nie wskazują na przyczyny wzrostu zachorowań wśród zdrowych, potencjalnie zdrowych, i młodych osób, jak podkreśliła 39-letnia Molly Guinness, była producentka radia BBC Radio 4, w serii postów w serwisie X. Kiedy dowiedziała się o diagnozie raka jelita grubego, przeżyła szok, ponieważ tak jak większość młodych osób, ten rodzaj nowotworu kojarzyła przede wszystkim ze starszymi pacjentami. Molly Guinness nie jest jedyna. Portal internetowy DailyMail.com wskazał również na przypadek 38-letniej Zura Falat, która miała wzdęcia, sprawiły, że wyglądała na zaawansowaną ciążę. Pod jednym ze zdjęć opublikowanych w social media napisała: jestem jedną z pięciu młodych osób, u których w ciągu roku zdiagnozowano raka jelita grubego. Wszyscy jesteśmy szczupli i zdrowo się odżywiamy. Ha, ha, ha. Przepraszam, zaraz będzie wtręt. Rafalat zmarła w grudniu 2020 roku w wieku 35 lat. Bo słuchajcie, to zdanie: wszyscy jesteśmy szczupli i zdrowo się odżywiamy. Co to znaczy zdrowe odżywianie? Bo ja jeżeli słyszę nawet od dietetyków, tak zwanych fachowców, profesjonalistów, zdrowe odżywianie, to ja proszę, mówię, dobrze, ale proszę mi to zdefiniować, proszę mi przybliżyć, co to znaczy twoim zdaniem jest zdrowo się odżywiać. I tutaj, słuchajcie, zaczynają ludzie snuć różne opowieści. Znam takiego pewnego człowieka, który mieszkał w Lublinie, który odchudzał innych, już niestety nie żyje, zmarł na niewydolność nerek, który odchudzał tych ludzi bardzo ciężkimi ćwiczeniami fizycznymi i bardzo zdrową dietą. Kazał im jeść dużo mięsa i pić Coca-Cola Light. To było zdrowe odżywianie.
Jeżeli się sam odżywiał, ale tak podobno tak samo się odżywiał, to już nie żyje, bo skończyło się to po prostu niewydolnością nerek. Dlaczego? Bo po prostu organizm był potwornie zakwaszony. Ja mówię ciągle, powtarzam od wielu, wielu lat o kwasicy metabolicznej niskiego stopnia. Jest masa audycji moich na temat tej kwasicy metabolicznej. Co ona powoduje, jakim jest straszliwym zagrożeniem. Mówię o tym na moich wykładach, podczas szkoleń. Napisałem książkę, czego mogłeś jeszcze nie wiedzieć o zakwaszeniu organizmu i skutecznym skutecznym odchudzaniu. A więc materiały są. Tylko zastosować pewne rzeczy i takie, które pewne metody, które pozwolą nam po prostu wracać do zdrowia. Ale wracam tutaj już do tematu. Przepraszam, niechcący tutaj mi się pewne rzeczy, okienka kliknęły. Oficjalne dane pokazują, że liczba zachorowań na raka jelita grubego wzrosła o 52% wśród osób w wieku 25 do 49 lat od początku lat 90. Z kolei wskaźniki dotyczące starszych grup wiekowych, które statystycznie częściej zapadają na tę chorobę, spadły lub pozostały stabilne w tym samym okresie. Nie możemy zapominać, że pomimo wszystko zdecydowana większość nowotworów jelita grubego nadal dotyka osoby w wieku powyżej 50 lat. Okej. Kilka ostatnich badań powiązało spożycie śmieciowej lub ultraprzetworzonej żywności ze zwiększonym ryzykiem zachorowania na raka jelita grubego. Jedno z nich przeprowadzono w Singapurze. Wykazało, że metylogliosal, związek uwalniany, gdy organizm rozkłada słodkie, tłuste pokarmy, ma wpływ na gen, który pomaga zwalczać nowotwory. Wyniki badania opublikowane w czasopiśmie Clinical Nutrition w 2023 roku wskazały na znaczący związek między spożywaniem ultraprzetworzonej żywności a zwiększonym ryzykiem nowotworów, w tym raka okrężnicy, czyli raka generalnie jelita grubego. I teraz okazuje się, że rak jelita grubego, śmieciowe jedzenie to nie wszystko, to nie jest jedyna przyczyna. Śmieciowe jedzenie nie jest jedyną przyczyną tego niepokojącego trendu. Onkolodzy zwracają uwagę przede wszystkim na to, że regularne sięganie po fast foody wiąże się przede wszystkim z otyłością. Oczywiście, że to jest prawda. Z kolei ta choroba, otyłość, bo to jest choroba zakwalifikowana już jako, bo otyłość jest zakwalifikowana jako choroba, może przyczyniać się do rozwoju różnych nowotworów. W przypadku raka jelita grubego wzrost zachorowań nie dotyczy wyłącznie osób otyłych, zewnętrznie otyłych, ale też szczupłych, co stanowi największą zagadkę. Ale otyłość trzewna, jak już mówiłem, nie musi się uwidaczniać zewnętrznie chociażby, a więc jesteśmy otyli zewnętrznie. Sięgnijcie do moich audycji na temat otyłości wewnętrznej. Ja specjalną prezentację temu poświęciłem. Onkolog Karol Sikora w rozmowie z DailyMail.com powiedział, że wzrost zachorowań na nowotwory okrężnicy wiążą się z drastycznymi zmianami stylu życia, które nastąpiły w ciągu ostatnich 50 lat. Uznał, że ten trend nie musi być tak bardzo powiązany z otyłością. Obwinianie wyłącznie śmieciowego jedzenia jest zbyt proste według Sikory. Tym bardziej, że u młodych osób na diecie wegetariańskiej przypady raka jelita grubego również występują. Głównym podejrzanym według onkologa jest zmiana mikrobiomu jelitowego u młodych osób. Tak, to jest racja. To jest jedna oczywiście z przyczyn bardzo ważnych. Niektóre mikroorganizmy żyjące w jelitach pomagają trawić lub powstrzymują inne przed rozprzestrzenianiem się. Nasze niektóre wybory żywieniowe mogą jednak zmieniać tę równowagę. W tym wypadku wśród największych winowajców należy wymienić przede wszystkim alkohol, a także nieodpowiedni sposób przygotowywania żywności.
Wnioski sikory podziela dr Hendrik Tobias Arkenau. Powiedział portalowi dailymail.com, że stosowanie antybiotyków w dzieciństwie, spadające wskaźniki karmienia piersią i zmiany w diecie to tylko niektóre czynniki, które mogą mieć znaczenie. Przyznał, że spadek poziomu witaminy D również wiąże się ze zwiększonym ryzykiem nowotworu. I na chwilkę zatrzymam się tutaj na tym tekście. Słuchajcie, stosowanie antybiotyków. W jednym z moich wykładów Nowotwory możemy dać radę, tu zamieszczony również w postaci audycji, w postaci prezentacji. Ja o tym mówiłem. Badania doktora Tullio Simoncini'ego, już nieżyjącego niestety, badanie doktora Anatola Rybczyńskiego, też już nieżyjącego, zmarł po prostu chyba kilka czy kilkanaście lat temu. Niesamowity był w ogóle człowiek, twórca preparatu ANRY, Anatol Rybczyński, preparatu opartego o krzem. Dalej, Walter Last, czy wielu, wielu innych lekarzy, naukowców, mówią oni wyraźnie, że jeżeli stosujemy często antybiotyki, antybiotyki są stosowane na bazie przede wszystkim po prostu. Znaczy, to są antybiotyki pochodzenia wywodzące się z penicyliny, ale w jaki sposób penicylina została odkryta przez Aleksandra Fleminga? Po prostu przypadkiem, no powiedzmy przypadków nie ma, ale po prostu odkryto ją dzięki temu, że zaobserwowano, że coś w pleśni zabiło bakterie w próbówkach. I w ten sposób odkryto, że pleśnie wytwarzają antybiotyki. Pleśnie, ale powiązano dziś z cała masa prac różnych naukowych, które mówią o tym, że nowotwory są powodowane po prostu przez pleśnie. Ale ponieważ antybiotyki są produkowane, mówię o tym bardzo skrótowo, wrzucam tylko zajawkę, więc podstawą po prostu produkcji antybiotyków są pleśnie, a pleśń to jest po prostu, to są grzyby. A więc wszystkie w tej chwili nowotwory klasyfikuje się praktycznie wielu badaczy jako choroby pochodzenia grzybowego. I teraz, co jeszcze powiemy? Te przypadki dają do myślenia. Amerykanin Evan White został zdiagnozowany w wieku 24 lat. Był w trzecim stadium raka jelita grubego. Brytyjka Ellie Wilcock miała 27 lat. Myślała, że to infekcja dróg moczowych objawiająca się silnym bólem brzucha. U pochodzącej z Australii 33-letniej Melissy Dunmore chirurdzy znaleźli 20-centymetrowy guz w okrężnicy oraz 11 przedrakowych polipów. Wymienione przez Daily Mail przypadki dają do myślenia. Bardzo ważna okazuje się umiejętność rozpoznawania objawów przede wszystkim samym pacjentom. Warto nie ignorować takich symptomów jak ból brzucha, ogólne osłabienie organizmu, utrata masy ciała, niedokrwistość, krew w stolcu. Część z nich jest nieoczywista, jednak to nie oznacza, że możemy je zignorować. Służba zdrowia również powinna się zmienić, nie odsyłając pacjenta z dziwnymi objawami do domu. Jak podkreślił dr Arkenau w rozmowie z portalem dailymail.com. I słuchajcie, zatrzymujesz to udostępnienie. Ja myślę, że artykuł był bardzo ciekawy. Inspirujący przede wszystkim do tego, żeby zacząć, kochani, naprawdę zastanawiać się nad tym, w jakiej jesteśmy sytuacji. A jesteśmy w sytuacji dość trudnej. Nie oznacza to, że nie możemy tego zmienić. Tak, możemy to wszystko zmienić, zastosować odpowiednie środki zaradcze. Pytanie jakie? Jeżeli wiemy, że mamy do czynienia z kwasicą metaboliczną, kwasica metaboliczna potęguje niedotlenienie organizmu, a kwasica metaboliczna i niedotlenienie to są dwa podstawowe promotory raka. To jest jedna sprawa. Jeżeli mamy kwasicę, to nie mamy prawidłowego zaopatrzenia organizmu w składniki mineralne. Dalej, jeżeli jesteśmy ciągle niedożywieni, a co to znaczy niedożywieni? To, że ktoś jest otyły, to znaczy, że według nas, że bardzo dużo je. Nie, nieprawda. Organizm osoby otyłej jest niedożywiony ciągle. Zresztą myślę, że niedługo zrobię kilka, może jeden, przepraszam, jedną lub może dwie audycje na ten temat.
gdzie okazuje się, jest masa badań bardzo poważnych naukowych, że społeczeństwa, te tak zwane cywilizowane, przepraszam, są zwyczajnie niedożywione. O co chodzi? Każda nasza komórka potrzebuje w dzień 24 godziny na dobę być zasilana. Czym? Musimy dostarczać około 70-90 składników odżywczych, pokarmowych, nie śmieci chemicznych, nie barwników, polepszaczy, konserwantów i tak dalej, tylko składników odżywczych. Te składniki odżywcze to oczywiście to są białka, to są tłuszczowce, to są różnego rodzaju cukry, ale nie mam na myśli, kochani, cukru typu diament czy syropu glukozowo-fruktozowego i tak dalej. To jest zupełnie coś innego. To są tak zwane nieodzowne składniki nieodżywcze w postaci polifenoli. To są bakterie probiotyczne. To są pożywki dla tych bakterii w postaci tak zwanych fruktooligosacharydów. To są kwasy tłuszczowe, na przykład omega-3, omega-6, omega-9 i cała masa innych substancji, które są niezbędne. W naszym dzisiaj, w tych produktach do jedzenia, których nie wolno nazywać nawet żywnością, tego już nie ma. W związku z tym, jaka droga pozostaje? Pozostaje droga suplementacji. Ale nie suplementacji chemicznymi, znaczy syntetycznymi jakimiś witaminami, bo o witaminach to się dużo mówi, nie mówi się na przykład o minerałach. Ja zdecydowanie jestem za suplementacją, sam się suplementuję od wielu, wielu lat. Prowadzę kompletny, kompleksowy program zdrowia, czy inaczej kompleksową kurację metaboliczną, gdzie też ta cała kuracja jest oparta o wybrane, ściśle dobrane zresztą przez lekarzy, suplementy diety wieloskładnikowe. Możecie zapytać, a co tam jest? A opiera się to na przykład na żelu alesowym, na kolostrum, na specjalnych probiotykach, na specjalnych minerałach. Można dołożyć do tego czystek, koncentraty czystka, koncentraty reishi, parę innych rzeczy po prostu ciekawych. I w ten sposób możemy doprowadzić organizm do równowagi metabolicznej, dawno już zachwianej. Niedawno, kilka dni temu miałem akurat, prowadziliśmy z panią doktor nauk medycznych Martą Woźniak wspólny webinar dla grupy zainteresowanych ludzi na temat nowotworów i doktor Marta Woźniak ciągle powtarza: nowotwór, a zresztą nie tylko ona, doktor Brygida Adamek, u której ja się kształciłem, bywam na wielu jej wykładach, wielu innych lekarzy, polskich czy zagranicznych, mówi wyraźnie, że rak nie powstaje w przeciągu 2 tygodni, roku czasu. Żeby wyhodować raka, kochani, trzeba 7 do 10, a nawet czasami kilkunastu lat. To jest proces. I teraz pytanie, kiedy należy zatrzymywać ten proces? W momencie narodzin bardzo często. Oczywiście ktoś może powiedzieć, jak to w momencie narodzin? Tak, w momencie narodzin, czyli trzeba się odpowiednio odżywiać dziecko, a najlepiej, żeby to było jeszcze przed okresem poczęcia, żeby rodzice, którzy mają począć dziecko, żeby przygotowali się do tego poczęcia, żeby oczyszczali swoje organizmy, żeby dożywiali je, a nie na zasadzie, o tak, bach, i sprawa jest załatwiona. To nie będzie działo. Ale dobrze, jesteśmy młodzi przykładowo. Ja zwracam się w tej chwili faktycznie do tych młodych ludzi, 20-30-latków. I tak mówi doktor Marta Woźniak, 25-30 lat to jest okres, kiedy ludzie są nieśmiertelni. Oni wierzą, że będą żyli, żyli, żyli długo, długo i szczęśliwie. I nie zdają z tego sprawy, że mniej więcej od 25 roku, 30 roku życia, najbliższe 20 lat to zbieranie sobie haków bardzo poważnych. Ktoś zbiera na nas haki. No oczywiście jest to pewna moja metafora. Czyli czujemy się świetnie, pozornie świetnie i gromadzimy. Jemy to, co jemy, zachowujemy się tak, jak się zachowujemy, przeżywamy masę różnych stresów i tak dalej. No ale się nic nie dzieje do pewnego czasu, ale w organizmie narastają zaburzenia, powstaje coraz więcej zaburzeń, stanów zapalnych i one w rezultacie prowadzą do powstania, do zjawiska nowotworzenia, nowy twór, na przykład zaczynają powstawać polipy w okrężnicy, w jelicie grubym.
Te polipy z czasem przekształcają się w nowy twór, dokładnie, znaczy to już i sam polip jest nowym tworem. Każda narośl, czy na zewnątrz, czy wewnątrz, to jest nowy twór. Aż to się może uzłośliwić, bo jest ciągle podrażniane, na przykład niewłaściwym sposobem odżywiania się. Pamiętajcie o jednej zasadzie: jedzenie może być przyjemnością, odżywianie jest koniecznością. Jeżeli nie dostarczamy swojemu organizmowi tego, co potrzeba, a dostarczamy to, co jest kompletnie mu zbędne, co go obciąża, to nie dziwmy się, że w wieku mniej więcej 50 lat czy 60 lat mamy problemy. No i wówczas tak zwani fachowcy od zdrowia mówią: no to jest związane z wiekiem. Z jakim wiekiem? Ten wiek, przyspieszone starzenie, zostało spowodowane przyspieszonym zużyciem organizmu, tego naszego pojazdu. Jeżeli jeżdżę samochodem i nie szanuję tego samochodu, nie robię przeglądów okresowych, nie wymieniam oleju, leję byle jakie paliwo i tak dalej, nie dbam w ogóle o ten samochód, o wymianę klocków hamulcowych, o obsługę i tak dalej, to wcześniej się ten samochód mi skończy. Prosta sprawa. To jest bardzo podobne. Podobnie jak z domem. Jeżeli mam własny dom, na czas nie załatwiam jakichś ubytków na dachu, bo dachówka mi pękła i zalewa nas woda, to powstanie grzyb. Jeżeli coś z tym nie zrobię, to będę miał później, będę ponosił znacznie koszty zwiększonego remontu. Jeżeli dojdzie do zawilgocenia fundamentów, murów, no to będzie naprawdę masę pieniędzy kosztowało wyoczyszczenie, osuszenie tego, remont. Nie chcę wnikać tutaj w szczegóły budowlane. Budowlańcy się na tym doskonale znają, zwłaszcza firmy, które akurat tym problemem się zajmują. Więc słuchajcie, kochani, to są bardzo podobne mechanizmy, tylko te mechanizmy dotyczą naszego organizmu. Więc co możemy robić, kochani? Po prostu wybierzcie sobie jakąś ścieżkę. Ja wybrałem, wielu moich znajomych wybrało. Zapraszam Was między innymi na wykłady do Radomska. Raz w miesiącu jest dwudniowa konferencja zdrowia i współpracy w Radomsku. Jeżeli ktoś będzie zainteresowany, bardzo chętnie podam po prostu dokładne informacje, gdzie, kiedy, za ile i tak dalej, bo tak, no, płacimy dla hotelu, to nie ma tutaj za darmo. A więc na 2 dni można przyjechać, spotkać się z fachowcami, profesjonalistami w swoich branżach, którzy wytłumaczą, o co chodzi. Nie ma tutaj żadnych ograniczeń, ale też we własnym chodzi o to, żebyście zdobyli szerszą wiedzę, żebyście nie bazowali tylko na przykład na Januszu Dąbrowskim, bo dla wielu Janusz Dąbrowski może być niewiarygodny. A, on to tam coś tam klepie i tak dalej, i tak dalej. No to możecie posłuchać po prostu innych. Natomiast jest sprawa taka, że już zgłaszają się do mnie ludzie z YouTube'a, wy, którzy oglądacie moje audycje, wysłuchujecie tego wszystkiego, z prośbą, proszę pana, co możemy zastosować? Mówi pan o tej kompleksowej kuracji metabolicznej. Już są ludzie, którzy tą kurację biorą. Coraz więcej tych ludzi jest. I chwała, że oni podjęli właśnie takie kroki, bo czas najwyższy. Jeżeli już są jakieś drobne niedomagania się pojawiają w organizmie, czujemy się zmęczeni, czujemy się rozdrażnieni, ciągły jakiś brak dekoncentracji, coś nas boli i tak dalej, stawy bolą, jesteśmy znużeni ciągle i tak dalej, wypadają nam włosy, mamy problem z paznokciami i tak dalej, to jest najwyższy czas, żeby zacząć coś robić, bo źle się dzieje w państwie duńskim, jak to było w Hamlecie. A więc czas najwyższy, dochodzi do po prostu zachwiania równowagi metabolicznej, a szczególną rolę odgrywają nasze jelita. Kochani, jelito to jest 80% mocy układu odpornościowego. Jeżeli w jelitach jest brak równowagi, jeżeli zachwiana na przykład równowaga mikrobiomu jelitowego, czyli tych wszystkich drobnoustrojów, które tam żyją, z przewagą, jeżeli chodzi o te bakterie, z przewagą w kierunku bakterii gnilnych, które będą powodowały, będą źródłem stanów różnego rodzaju zapalnych, to trzeba się zająć jelitem. Trzeba się zająć trzustką, która wymaga zaopatrzenia w minerały. Bo jeżeli
trzustka nie ma odpowiedniego zaopatrzenia w różnego rodzaju składniki mineralne, zasadowo-twórcze, to nie wytworzy nam, słuchajcie, enzymów trawiennych, silnie zasadowych, które odgrywają rolę w dalszym trawieniu tej potwornie kwaśnej papki, która trafia do dwunastnicy z żołądka. Do dwunastnicy trzustka podaje te silnie zasadowe enzymy. Jeżeli nie będzie minerałów, to te enzymy nie będą prawidłowo skomponowane, wytworzone. Nie będzie prawidłowego trawienia. Dochodzi do niestrawności, do dyspepsji. Z czasem organizm jest coraz bardziej niedożywiony i pojawiają się choroby autoimmunologiczne. Zaczyna to wszystko nam padać. Osłabnie nam układ odpornościowy i, jak to się mówi, na pochyłe drzewo kozy skaczą. Od tego zaczyna się po prostu upadek naszego zdrowia. I trzeba wybić to sobie z głowy, że jakakolwiek pigułka nas wyleczy. Nie wyleczy, kochani, bo trzeba się zająć całym organizmem. Trzeba zająć się wątrobą, trzeba zająć się jelitem, trzeba zająć się trzustką, trzeba zająć się śledzioną, płucami, wszystkim, tym wszystkim, co jest clue, czyli tym naszym po prostu ciałem. Trzeba zająć się naszą również psychiką, bo jeżeli zaczynamy mieć problemy z ciałem, to siada nam również psychika. Jelito to jest brzuszny mózg. 80% sygnałów biegnie z jelita brzusznego mózgu do tego pozornie głównego mózgu. Stąd biegnie do jelit z mózgu w głowie zaledwie 20% sygnałów. O czym to świadczy? Zwróćcie uwagę, że wszystkie emocje rejestrujemy przede wszystkim sercem i brzuchem. Czy to jest dobra wiadomość, czy to jest zła wiadomość? Momentalnie na początku czujemy to w brzuchu, czyli nasze emocje, albo czujemy po prostu motylki w brzuchu, na przykład się zakochamy, albo jakaś cudowna wiadomość do nas dotrze, albo nas ściska po prostu, bo otrzymaliśmy jakąś bardzo złą wiadomość i albo serce wali nam z podniecenia tego przyjemności, albo się to serce kurczy, bo dostaliśmy jakąś straszną wiadomość i tak dalej. A dopiero później reaguje nas główny mózg i zaczynamy myśleć. A więc trzeba zająć się całym sobą. Słuchajcie, jeżeli ktoś będzie miał życzenie, jest specjalna kuracja metaboliczna, kompleksowa, która działa po prostu na wszystkie obszary naszego organizmu. Zresztą pod każdą audycją, w tej chwili zamieszczam link do takiej audycji dotyczącej tej kompleksowej kuracji metabolicznej, kompleksowego programu zdrowia, gdzie tłumaczę, na czym to polega. Trzeba zająć się pięcioma obszarami. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Jak pięcioma palcami. Jeżeli, słuchajcie, jeżeli te pięć palców to są, będą sprawne, to trzymam zdrowie w garści. Ten długopis ma symbolizować to zdrowie. Nikt nam tego długopisu nie wyrwie, bo trzymamy to zdrowie w garści. Sprawa załatwiona. Zabraknie jednego palca, drugiego palca, trzeciego palca, już nie będziemy w stanie utrzymać tego zdrowia. A więc słuchajcie, naprawdę trzeba się zająć, już czas najwyższy, naprawdę sobą samym. Oczywiście będzie wiele osób, które powiedzą, a przesadam, czy coś w tym rodzaju. Naprawdę mnie to nie interesuje. Te audycje moje są skierowane do wybranych ludzi, do inteligentnych ludzi, myślących, tych, którzy się interesują i którzy nie lekceważą samego siebie przede wszystkim. Bo tu nie chodzi o Janusza Dąbrowskiego. O to, czy będzie więcej ktoś oglądał, czy da więcej lajków, czy i tak dalej, chociaż bardzo mi na tym zależy, bo chodzi mi o promowanie tego kanału i tej wiedzy, która jest na tym kanale. Dlatego drugi raz was proszę o ewentualnie o subskrypcję, o lajkowanie, o komentarze. Chodzi o to, żeby algorytmy promowały ten cały materiał, ten mój kanał, w ogóle te wszystkie audycje, żeby ta wiedza docierała do jak największej ilości ludzi. Dlatego proszę was również, przesyłajcie również innym te po prostu linki do tych moich audycji. Oczywiście to jest sprawa tylko wasza, kochani, czy to zrobicie, czy też nie. Natomiast jest to naprawdę dzisiaj bardzo poważny problem. Bo obudzimy się z ręką, nie powiem w czym.
Dzisiaj jest naprawdę, mamy poważny problem. To wszystko jest do załatwienia, wszystko jest do cofnięcia. Możemy naprawić swoje organizmy, byle się po prostu zająć raz nareszcie sobą. Bo jak cię przytrafi choroba, myślę, że wielu z was ma już odpowiednie doświadczenia, to naprawdę nie ma co liczyć na system. Za dużo na ten temat wiem. Mam za dużo znajomych, którzy już się zetknęli z systemem. Wiecie, o jakim systemie mówię, i tu jest naprawdę, dochodzi do wielu tragedii życiowych. Kochani, jak widzicie, jak słyszycie, emocjonalnie, jak zwykle to traktuję, bo ja te tematy traktuję bardzo emocjonalnie. Ci, którzy uczestniczą w moich szkoleniach, to wiedzą też, że ja, że tak powiem, jeżeli pracuję, jeżeli dzielę się informacjami, to wszystko idzie z tych moich bebeszków, że tak powiem, bardzo emocjonalnie, bo mi zależy na tym, żebyśmy naprawdę, kochani, byli zdrowi i umierali w zdrowiu, żeby jakość śmierci była odpowiednia. A więc położymy się, już nas zostanie tylko nasz kosmiczny skafanderek, a nie umierać w ciągu 2, 3 lat z odleżynami. Wtedy, kiedy się ktoś nami opiekuje, kiedy po prostu cuchniemy, kiedy zamieniamy się w kościotrupy dosłownie, w szkielety obciągnięte skórą, gdzie podłączają nas do różnych rur, gdzie sztuczne dokarmianie i są z boku worki na moczy, na kały i tak dalej, i tak dalej. To nie jest czas umierania. W hospicjach, gdzie jesteśmy obciążeni, stanowimy potężne obciążenie dla rodzin. O to też chodzi, o jakość umierania, o jakość odchodzenia. Ale bądźmy optymistami. Wy, którzy tutaj trafiacie na ten kanał, ci, którzy przyjeżdżają do nas na szkolenia, między innymi do wspomnianego Radomska, na konferencję zdrowej współpracy, wiedzą, o co chodzi. I myślę, że coraz więcej nas jest w tych myślących, którzy będą przykładem dla wielu, wielu innych. Tyle na dzisiaj. Wszystkiego najlepszego Wam życzę. Już kończymy ewentualnie to nasze spotkanie dzisiejsze. I do następnego. Papatki, trzymajcie się. Pamiętajcie, głowa do góry, nie jesteśmy bezbronni. Żeby nie było, że nie mówiłem. Pa, pa.